przejdźmy teraz do tańców standardowych, w skład których chodzi walc wiedeński, walc angielski, tango, foxtrot, quickstep. Są to dyscypliny sportowe. Tak, i bardzo dobrze wspominać o tych tańcach standardowych, bo wyobraźcie sobie Państwo, że tak przypadkiem, właśnie w ten moment całkowicie, w ogóle przez przypadek, przyjeżdżały te dwie pary tańca towarzyskiego, które właśnie teraz zaprezentują Państwu tańce standardowe. Powitajmy ich. Brawa. Tak. Moi drodzy Państwo, zaprezentują się oni w tańcach standardowych, ale od razu zaznaczę, będą oni tańczyć układy turniejowe. Natomiast układy turniejowe, niż te układy, które mają Państwo nieraz i możliwość podziwiania w tańcu z gwiazdami, troszkę się różnią z tego względu, że na turniejach są pewne zasady, pewne sztywne reguły, których się pary niestety muszą trzymać. Natomiast, jak wiadomo, efekty widowiskowe to już po prostu jest show i to nie jest zaliczane jako do części turnieju. Oczywiście teraz przedstawię pary. Para po mojej prawej stronie jest to Emilka i Adrian, proszę o ukłon. Po mojej lewej stronie Karolinka i Krzysztof. Także wielkie brawa dla nich. Proszę uważnie obserwować. Niewykluczone, że Państwo z tego jakieś nauki dzisiaj wyniosą. I później wieczorem, bo oczywiście mamy noc tańca, będziemy balować do białego rana. Ktoś z Państwa zaprezentuje to, czego się dzisiaj nauczył. Więc pary, proszę o pokaz. Let us lie low.
jeszcze proszę, żeby zostały na środku, gdyż muszę wspomnieć koniecznie o ich osiągnięciach. Więc moi drodzy Państwo, parę tutaj na 15. Międzynarodowym Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa dnia 12 listopada 2006 roku zajęły pierwsze miejsce od 16 lat w kategorii D. Także wielkie brawa dla nich. Następnie trzecie miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Tańca Towarzyskiego w Tarnowie dnia 25 marca 2006 roku. Siódme miejsce w Sambie na Pucharze Mariana Wieczystego. A od 29 kwietnia 2007 roku pary te już są w klasie C, czyli wielkie brawa. Jeszcze tylko wspomnę, że są to pary tańca towarzyskiego z klubu tanecznego Emika w Tarnowie. Wielkie brawa na Majkonku. Był walc angielski, był walc wiedeński. Brawa, brawa. Było tango, foxtrot, pizza. Tak, dziękujemy ślicznie, ale zapewniamy Państwa, że jeszcze dzisiaj pokażą się. Jeszcze raz. I na pewno Państwa zaskoczą. Myślę, że Państwo też podpatrzyli pewne układy, pewne elementy tego tańca. Ja się patrzę, przyglądałem. Może uda się wykorzystać to dzisiejszego wieczoru. Zgadza się. Był taniec towarzyski. Wcześniej mieliśmy elementy tańca nowoczesnego, były również elementy akrobatyczne, był wspólny taniec i moi drodzy Państwo, na zakończenie, po raz ostatni dziś sobie będziemy ćwiczyć razem z przyjaciółmi przygotował specjalny układ, który łączy sobie te wszystkie style taneczne. Cały to ma być układ tak, przygotowany tylko na tą imprezę. Specjalnie dla Państwa. Także wielkie brawa dla Eksplozji. Mamy nadzieję, że układ przypadnie Państwu. To jest prezent Eksplozji dla Państwa. Dla wszystkich Państwa. Przywitajmy ich brawami bardzo serdecznie.
Ja to mi to robię. Robię to po prostu po mistrzowsku. Niedługo Majorka chyba będziemy organizować nasze gminie igrzyska w tańcach. Zimie na lodzie. Na pewno. Nie mówiąc o tym, że na nartach też fajnie się tańczy. Próbowałeś kiedyś? Nie, jeszcze nie. Zapewniam cię, tańczysz na stojąco. Spróbujemy. Tak. Proszę Państwa, widziałem w oczach Państwa, gdy śpiewał Pan Kita. Niesamowite rozrzewnienie, będą sympatie, niektórzy go pamiętali z Tańca z Gwiazdami. Przepraszam, Droga do Gwiazd. Droga do Gwiazd. Powiem teraz tylko taniec. Cały czas, dzisiaj na tańczące, na tańczące. To się rozbrykałeś. Więc no moi drodzy Państwo, specjalnie dla Państwa, Pan Piotr Kito. Ile Cita. Only you.
taką nas zasili drobeczką. A jeszcze tu jest wspomnę. Kazimierz Król, Saxon Sex and Clarinet. Starsze Migała, gitara solowa. A starsze nie trzeba tych przedstawić. I coś zagrali teraz Dixie bardziej.
I zaprosimy teraz naszą koleżankę Izunię. Thank you.
Przejąć pałeczkę po kapelmistrzu. Pan sołtys, widzę, polepsza stosunki z Lubcią. Brawa, myślę, że pani nie chodzi tylko odświeżanie dróg. Kuma, proszę, starzysta się prędzy. O, pan Kikus, a wczoraj był w rehabilitacji, masowałem tylko zupy, a dzisiaj pierwszy na parkiecie. Brawa dla wszystkich panów, brawa dla wszystkich panów. Coś niesamowitego, tego jeszcze nie było.
No nie, dodajmy mi otuchy brawami, dodajmy otuchy brawami. Thank you.
Może Poleczka? A może Big Stepan? Nie? Myślę, że to nic nie było wcześniej przygotowywane, tak entuzjastycznie. Maestro, może dajmy tango. Brawa! Pani Aniu, serce nie zawsze rymować potrafi, dlatego słowa, które teraz z niego popłyną, ubrałyśmy w kilka prostych zdań. 10 lat już jesteś z nami. To dekada pełna magii, radości, wzruszeń, wzlotu, upadku, ciepła i przyjaźni. To ty byłaś naszą czterolistną koniczyną. To dzięki tobie uwierzyłyśmy, że można starać się spełnić swoje marzenia. Zawsze mocno utrzymałaś kierownicę, byśmy nie zboczyły z naszej drogi do celu. Kiedy taniec ze zwykłego zainteresowania zmienił się w pasję, byłaś z nami. Jak matka, jak przyjaciółka biegłaś do nas z pomocą. Miła, uprzejma, uśmiechnięta i gotowa na każde ryzyko, ale także skora do poświęceń, utkałaś między nami szczególną więź. Razem zdziałałyśmy wiele. Występy, wygrane, porażki. Wszystko przeżywałyśmy wspólnie. Słowa pochwały czy pocieszenia zawsze płynęły od ciebie szczerze i niewymuszenie. Przysparzałyśmy chwilami zmartwień wprost, ale ty nigdy nie poddałaś się i zawsze wierzyłaś w nas tą samą mocą. Pielęgnowałaś nas jak kwiaty i szczułością stworzyłaś z nas bukiet, który ofiarowałaś z warszawskiej kulturze. Za ten cały trud i złote serce, które całkowicie włożyłaś w rozwój naszego zespołu, za pokazanie dobrej drogi i za te 10 lat, które doprowadziły nas aż dotąd, nie wystarczyłoby słów, by podziękować. Spoglądając w przyszłość, życzymy pani zdrowia, satysfakcji z przyszłych sukcesów osobistych i zawodowych, spełnionej nadziei i samych dobrych chwil w każdej minucie, godzinie, w każdym roku życia. Jeszcze raz przepraszamy, jeżeli w czymś zawiniłyśmy. Dziękujemy i wyrażamy nadzieję na więcej. Brawa, brawa.
za 10 lat będzie mieć grupę męską tańca standardowego na następna impreza. A teraz, dziewczyny, dziękuję wam serdecznie. I zapraszam dwie nasze pary taneczne, profesjonalistów. Jest to dedykacja dla zespołu od pary naszych taneczek. We'll be right back.
To była dla was dedykacja, dziękuję. Powolutku zbliżamy się do zakończenia. Dziewczyny, proszę, zostają tutaj. Jak zawsze na końcu odznaczenia, nagrodzenia, wręczenie dyplomów. Zespół Taneczny Eksplozja daje stopień kategorii S za współpracę poświęconą trud i ciężką pracę oraz ukierunkowane spojrzenie na taniec oraz Stowarzyszenie Zarasowe, które wspiera zawsze wszystkie prace społeczne dziewczyny. Gratuluję wszystkim tancerkom. Poproszę tutaj panią Małgorzatę Siną. Brawa. Poproszę panią Kimię Kosowską. Poproszę panią Karolinę Kosowską. Panią Annę Pęcki-Zabawa. Ośrodek Kultury w Rygnicach Filia w Zarasowej nadaje tytuł eksplodującego tancerza pani Edycie Kusek. Oraz pani Kim Zegosowskiej. Pani Karolinie Kosowskiej. Eksplodująca tancerka Natalia Kluzek. Kinga Stepek. Proszę, Kinga, podejść do nas. Brawa, gorące brawa. Zuzia, prosimy. Jonusz. Proszę, Iwonka, zapraszam na scenę. I Justynka, zapraszam. Gratulacje dla wszystkich tancerek. Jesteście cudowni, jesteście kochani. Brawo, należy się. Za 10 lat ciężkiej pracy. Chciałem poprosić teraz na scenę panią Teresę Lisak i pana burmistrza Bernarda Karasiewicza. Proszę serdecznie. To piękne wydarzenie. Niektórzy takie wydarzenia, czyli jubileusze, kojarzą z przemijaniem. Natomiast my, jako Ośrodek Kultury, czujemy, że właśnie istniejemy. Ja pozwolę sobie skorzystać z takiego powiedzenia pana burmistrza o mężczyznach, że mężczyźni się nie starzeją, tylko dostojnieją. Tak samo jest z Ośrodkiem Kultury. Ośrodek Kultury dzięki takim wydarzeniom, dzięki jubileuszom, dzięki temu, że mamy tyle zespołów i już tak długo działają, czujemy się właśnie dostojni. Ja na ręce pani Ani Zabawa pozwolę sobie złożyć podziękowanie i gratulacje. Talent był i pozostaje dalej, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymuje go tylko jednostka. Krzysztof Jaśkiewicz. Podziękowanie. Dziesięciolecie zespołu tanecznego Eksplozja to piękny jubileusz. Wierzę, że zespół będzie świętował kolejne jubileusze. Życzę zespołowi rozwoju artystycznego, wszelkiej pomyślności w tańcu, ale również w życiu osobistym. Dyrektor Ośrodka Kultury. I jeszcze
przekazać nagrodę pieniężną 1000 zł na ręce pani opiekunki, pani Ani. To jest właśnie dla zespołu. To jest nasze podziękowanie dla wszystkich, którzy tańczyli w zespole Eksplozja, tańczą. Dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do uświetnienia dzisiejszego wydarzenia. To jest właśnie to podziękowanie, przepraszam. A jeszcze oprócz tego Ośrodek Kultury wydał kalendarz na przyszły rok z dziewczętami z Eksplozji. Szkoda, że wszystkie się nie zmieściły. Kalendarz przekazujemy w ilości 100 sztuk. Proszę rozdać członkom tego zespołu, a pozostałe kalendarze sprzedajcie jako cegiełki na poczet zespołu. Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować wszystkim twórcom kultury przy tej okazji, no dzisiejsze dziesięciolecie jest niezwykłą okazją do podziękowań dla pani dyrektor, a także dla pani Ani, która z Gosią Siwek roztańczyła całą gminę. Kiedy przed laty zastanawialiśmy się, czy podtrzymać ośrodki kultury, czy likwidować, tak jak w sąsiednim Skrzyszowie, podjęliśmy decyzję tak. Kulturę trzeba krzemić, kulturę trzeba wspomagać. Kultura musi być dofinansowana. Dzisiaj po 12 latach jestem tego pewien, że decyzja podjęta wtedy była słuszna. Dziękuję wszystkim Państwu za to, że wspomagaliście, że Wy, rodzice, puszczaliście niekiedy na długie godziny swoje dzieci, aby ćwiczyły, aby mogły później tak pięknie tańczyć, bo przecież bez pracy nic się nie odbędzie, bez pracy nie ma kołaczy. Ta praca dzisiaj tutaj wyszła. Za to serdecznie dziękuję i myślę, że wciągnie to młode pokolenie, bo tu widzę dużo młodych dzieci, które też zafascynują się tą formą kultury, jaką jest taniec. Szanowni Państwo, udowodniliśmy też po raz kolejny, że w małej gminie, gdzieś tam położonej na pogórzu, że w pięknej wsi Zalasowa może się dziać to samo, co w Warszawie. Oczywiście przemówienie nie będzie trwało 3 godziny, bo będzie się całkiem pełni. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Bardzo miło się spotkało. Mam nadzieję, że bardzo miło spędziliśmy wszyscy czas, gdzie się pobudzić sobie energię, chęć do działania. Może to niektórym udało się poczuć miłość do tańca. Niewykluczone, że dzieci zasilą szereg zespołów tanecznych. Mamy taką nadzieję. Jeszcze chcielibyśmy tylko przypomnieć, że całe przedsięwzięcie nie udałoby się, gdyby nie wolny sponsor. Dlatego im bardzo serdecznie chcielibyśmy teraz podziękować. Wielkie brawa dla sponsorów. I cóż, wszystko dobre, dobrze się kończy. Zgadza się, ale jeszcze się proszę do domu nie rozchodzić, bo jak zapowiadaliśmy, to będzie noc tańca, więc za niedługo rozpoczynamy zabawę taneczną. Zespół Eksplozja świętuje dziesięciolecie razem z Państwem, dlatego zapraszamy wszystkich, aby pozostali, a gości zaproszonych proszę o przejście do sali bankietowej. Mam nadzieję, że Państwo troszeczkę popatrzyli się tutaj tancerzy, więc to wykorzystacie w końcu tutaj na dole na parkiecie. Gosiu, ja z mojej strony dziękuję. Udało mi się przeżyć. Cieszę się bardzo. Cieszę. Mam nadzieję, że również taniec sobie teraz zaszedł. Całkowicie. Także dziękujemy ślicznie. Zapraszamy, mam nadzieję, na kolejne dziesięciolecie. Dobranoc i życzymy udanej zabawy. Do białego rana. Dziękuję serdecznie za uwagę. Thank you.